Okay. Materiał, który zamierzam dzisiaj przedstawić i omówić, dotyczy upamiętnienia ważnego w dziejach Torunia wydarzenia religijno-politycznego i kulturowego, mianowicie tumultu toruńskiego z 1724 roku. Tym artefaktem, który ma nam unaocznić charakter tego wydarzenia, jest tytułowa urna. Wykonana najprawdopodobniej w stulecie tego wydarzenia, w roku około 1824, przedstawia nam scenę wykonania wyroku śmierci na burmistrzu Johannesie Jakobie Roeznerze, na jednym z dwóch oskarżonych o zaniechania w czasie tego wydarzenia, zaniechania podejmowania aktywnej działalności przez służby podległe Radzie Miasta Torunia. Widać tę dramatyczną scenę. Smutni mieszkańcy Torunia, protestanccy mieszkańcy Torunia, którzy nie mogą pogodzić się ze śmiercią jednego ze swoich liderów i nie mogą pogodzić się z taką i inną oceną tego wydarzenia. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, czym ten tumult toruński był i jakie konsekwencje wywołał. Dlaczego znalazł tak głębokie odzwierciedlenie między innymi w sztuce nawet 100 lat później. Otóż tumult toruński był takim wydarzeniem, które posiada kilka punktów trudnych do identyfikacji i ewidentnej definicji. Mianowicie po pierwsze powód. Nie znamy dokładnie, patrząc na między innymi akta procesowe. Nie znamy dokładnie powodu, dla którego całe wydarzenie miało miejsce. Na pewno doszło do sporu między społecznościami protestancką, luterańską, która dominowała w Toruniu, oraz mniejszością katolicką. Po drugie, w czasie tumultu, w dniach 16 i 17 lipca 1724 roku, tłum protestantów wpadł w furii i gniewie na teren Kolegium Jezuickiego, którego siedziba znajdowała się przy ulicy Świętego Jana, tuż obok katedry, o współczesnej katedry Świętych Janów. Jezuici, którzy wysunęli później akt oskarżenia przeciw aktywnym uczestnikom tego wydarzenia, twierdzili, że doszło tam do profanacji świętych relikwii, obrazu maryjnego na przykład. Natomiast nie znajduje to potwierdzenia w jakiejkolwiek innej narracji, choćby strony przeciwnej. Więc tu pojawia się ten element sporu, element nie do końca pewny, jeżeli chodzi o ocenę tego wydarzenia. Wreszcie trzecim elementem, który był chyba najistotniejszy w sformułowaniu oskarżenia, była działalność Rady Miasta, reprezentowana przez dwóch burmistrzów, przez wspomnianego Roeznera oraz drugiego burmistrza Czernekego, wybitnego uczonego, który zresztą dzięki temu ocalił swoją głowę. W każdym razie zarzucano władzom miasta, że nie były w stanie albo nie chciały podjąć kroków, które powstrzymałyby tłum, tę ciżbę protestancką przed wejściem na teren Kolegium Jezuickiego. I właśnie to oskarżenie sformułowane przez jezuitów toruńskich doprowadziło do wszczęcia procesu przed sądem asesorskim, sądem królewskim, a przypomnę, to rok 1724, królem Rzeczypospolitej był August II Mocny. Człowiek, który urodził się i wychowywał w rodzinie katolickiej, ale aby uzyskać koronę królewską w Polsce, dokonał konwersji religijnej na katolicyzm. A więc z protestanta katolik bardzo często wygląda to tak, że wtedy neofita staje się bardzo, bardzo gorliwym katolikiem. Niekoniecznie w tym przypadku. W tym przypadku raczej chodziło o to, aby sąd królewski, sąd asesorski wydał wyrok, który będzie satysfakcjonował większą część
tradycjonalistycznie nastawionej społeczności katolickiej, społeczności szlacheckiej w Rzeczypospolitej. Więc można by powiedzieć, że ten wyrok mógł usatysfakcjonować ogół szlachty, a wsparcie, poparcie, zyskanie tej zgody szlachty na przeprowadzane zmiany, zamiary polityczne króla i jego najbliższego otoczenia, pochodzącego przede wszystkim z Saksonii, było celem najważniejszym jego panowania. W związku z czym wyrok śmierci na dwóch burmistrzach oraz 12 aktywnych uczestnikach tego wydarzenia zwanego tumultem trońskim mogły ziścić, mogły spełnić te oczekiwania ze strony społeczeństwa czy społeczności szlacheckiej. Odzwierciedleniem tego strasznego faktu, jakim była dekapitacja uczestników oraz jednego ze wspomnianych burmistrzów, właśnie Reznera na dziedzińcu rynku staromiejskiego w Toruniu, znalazła odzwierciedlenie i odzew w całej Europie, przede wszystkim protestanckiej Europie. Pojawiały się elementy ikonograficzne, które wskazywały na brutalność, jednostronność tego działania, brak wysłuchania argumentów drugiej strony, taką stronniczość przewodu sądowego i samego sądu, no i napiętnowało w ten sposób sytuację w Rzeczypospolitej jako sytuację patologiczną, skrajnie nietolerancyjną, w przeciwieństwie do tego, z czym mieliśmy do czynienia w świadomości masowej dla polskiego złotego wieku, a więc wieku XVI. I urna Reznera, tak oczywiście skrótowo nazwałem ten artefakt, wskazuje nam na to, że pamięć o tym wydarzeniu wśród społeczności protestanckiej, luterańskiej Torunia miała miejsce jeszcze bardzo długo, nawet ponad 100 lat po tym wydarzeniu. Bardzo dziękuję.